Ja bym jeszcze tutaj dodał jedną taką rzecz, że poza takimi stałymi elementami, w którym możecie spróbować coś zaoferować dodatkowego waszym gościom, to również proszę, żebyście ich obserwowali i słuchali, co do was mówią. Oj tak. Tak, tak. I to jest najlepszy sposób jakby wysądowania czy wyczucia pewnych potrzeb, które mogę zaoferować. Na przykład idę na recepcję, jestem po raz pierwszy w danym hotelu, w danym mieście, już się zameldowałem, mam ochotę pójść wieczorem pobiegać. Wychodzę na recepcję, proste pytanie, gdzie ja mogę? Oczywiście mogę wyjść i sobie biec przed siebie, ale czasami warto zapytać, może jest jakiś park w okolicy i mnie recepcja tam nakieruje, tak? Że jest fajna ścieżka i warto tam sobie pójść pobiegać, jest przyjemna atmosfera. I w momencie, gdy się pytam o takie rzeczy, to tak naprawdę od razu można zagaić trochę rozmowę, że po treningu rekomendujemy, czy zapraszamy do nas właśnie na do wellness, tak, na odnowę. Może panu zaproponować masaż po tym treningu, taki regeneracyjny, albo do restauracji na posiłek regeneracyjny. Tak? I już można spróbować tutaj coś naprawdę sprzedać bez sprzedawania. Po prostu myślę, tylko już, informacja pewna. To jest tak? już wyższy poziom. To są już ambasadorowie marki, czyli coś, z czym zdecydowanie powinniśmy mieć do czynienia w przypadku hoteli luksusowych i o tym na pewno dużo z Karolem Weberem rozmawiasz. Natomiast faktycznie byłoby idealnie, gdyby tak to wyglądało. Ale, wiesz co, to jakby ładnie nazwałaś, ambasadorowie marki, ambasadorowie hotelu. Uważam, że pracownicy recepcji, zresztą uważam, że wszyscy pracownicy hotelu, bez względu na to, na jakim stanowisku pracują, oni powinni być się właśnie swego rodzaju ambasadorami tego obiektu. Dokładnie. Więc słuchajcie po prostu swoich gości i reagujcie na ich potrzeby. Dokładnie tak. Coś jeszcze chcemy dodać w tym temacie? Pewnie moglibyśmy oczywiście długo. Moglibyśmy długo, ale wiemy, że macie określony czas, droga do pracy, czy też, tak, nie wiem, jeśli biegacie, to przebieżka. Tak, więc 30-32 minuty, no to niektórzy zrobią 5 kilometrów, niektórzy 10 kilometrów. W zależności od tego, tempa, jak szybko, tak? Tak, tak, no 10 kilometrów w 32 minuty to jest naprawdę bardzo szybko. Ale myślę, że to jest też idealny czas na podcast, także tak, dziękujemy wam bardzo. Tak, moim gościem była Małgosia Pioszyk z Widu Hotels. Dziękujemy bardzo. Małgosiu, dziękuję. Dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.